Sezon 19-20 zostanie zapamiętany na wiele lat. Przerwa spowodowana pandemią, najdłuższe sezony w historii, roczne przełożenia Euro, Copa America, europejskie puchary przerwane w środku jednej rundy. Wiele drużyn zyskało na tym, co się stało pod względem piłkarskim. Dzisiaj skupimy się właśnie na tych klubach i zaznaczamy, że ze względu na moment tworzenia tego materiału nie patrzymy na grę w europejskich pucharach. Atalanta. Drużyna z Bergamo jest od poprzedniego sezonu jedną z najciekawszych ekip w Europie, a już na pewno najciekawszą we Włoszech. Drugie z rzędu najniższe miejsce na podium w Serie A i teraz realne szanse na sukces w Lidze Mistrzów pokazują, jak dobrze jest to zarządzany klub. Walka w elicie Europy spowodowała, że Atalanta miała problemy w kraju i ścisła czołówka tabeli powoli uciekała im. Przerwa w grze i mocne przesunięcie terminów meczów w Lidze Mistrzów dały Gasperiniemu czas na ochłonięcie. Dzięki temu Atalanta zachwycała po powrocie i przegrała zaledwie jeden mecz, ostatni przeciwko Interowi Mediolan, kiedy walczyli już tylko o wicemistrzostwo. Atletico Madryt. To był bardzo ciężki sezon dla Los Colchoneros. Wiele osób odeszło z klubu, wiele też przyszło i chyba nikt się nie łudził wśród kibiców Atletico, że w tym sezonie będą oni walczyć o coś więcej niż awans do Ligi Mistrzów. Brakowało regularności, raz byli na podium, po chwili nawet poza strefą dającą Ligę Europy. Kibicom się to nie podobało, spotkałem się nawet z głosami o zwolnieniu Simeone, co było absurdem, szczególnie patrząc na to, jak się rozwinęła sytuacja. Po przerwie Atletico był niesamowicie skuteczny, strzelało dużo bramek, nie było porażki po powrocie, a nawet remis z Barceloną po szalonym meczu i zapewnienie sobie trzeciego miejsca na podium. Manchester United. Drużyna Ole Gunnara Solskjaera jest bardzo specyficzna w tym sezonie. W lidze grali bardzo nierówno, w zasadzie do stycznia nie zachwycali swoimi wynikami, a i tak cały czas byli w grze o Ligę Mistrzów. Wszystko przez równie średnią grę ich konkurentów. Na nowy rok jednak przyszedł ich zbawiciel, czyli Bruno Fernandes, który wszedł z buta w Premier League. Przed przerwą Czerwone Diabły zajmowały piąte miejsce, by cały sezon skończyć na podium. Na tę trzecią pozycję złożyła się nie tylko słaba gra Leicester, ale też bardzo dobra skuteczność samej drużyny z Manchesteru, która po przerwie nie przegrała żadnego meczu w lidze. Sevilla. Piłkarze Lopetegiego mają ze sobą bardzo udany sezon. Cały czas trzymali się Ligi Mistrzów i z powodzeniem walczyli o to czwarte miejsce dające awans do elity europejskiej. Końcówka grania przed przerwą była jednak bardzo niepewna. Były potknięcia, porażki z Realem i z Celtą, remisy z Alaves i Espaniolem, czy też odpadnięcie z Pucharu Króla w meczu z drugoligowcem Mirandes. Po przerwie Sevilla nie przegrała żadnego meczu, wygrała wielkie derby miasta, czy też zremisowała z Barceloną. Efektem tej gry jest oczywiście powrót po dwóch latach do Ligi Mistrzów i z pewnością będzie to drużyna godna uwagi. Napoli. Neapolitańczycy od dawna mają skład, który spokojnie mógłby walczyć o mistrzostwo Włoch tak, jak to teraz robiły do pewnego momentu Lazio i Inter. 4 lata z rzędu byli na podium w Serie A i tegoroczna 7. lokata jest najgorszą od 11 lat dla Napoli. Ten sezon był bardzo ciężki, najpierw za Ancelottiego, w drużynie był kompletny burdel. Został zatrudniony Gennaro Gattuso, który w teorii swoim charakterem miał uporządkować szatnie. Napoli dalej nie zachwycało, grało mocno w kratkę. Gdy piłka we Włoszech wróciła w czerwcu, mieli taki problem, że Milan grał doskonale. Cała reszta, do których mogłoby Napoli nadrobić punkty, była już po prostu za daleko w tabeli. Sama ekipa Gattuso była jednak w stanie zapewnić sobie miejsce w Lidze Europy, a do tego wygrała Puchar Włoch, wycierając go z rąk Juventusu. Granada. Druga drużyna drugiej ligi z sezonu 18-19 to absolutny fenomen ostatnich 12 miesięcy w La Lidze. Andaluzyjczycy zajęli miejsce Realu Betis, który przed początkiem rozgrywek był zapowiadany jako potencjalnie walczący o awans do Ligi Europy, a może nawet o czwarte miejsce. Ostatecznie Betis zawodził, a Granada trzymała się środka tabeli. Z początku nawet byli w top 6, jednak wiadomo było, że jako Beniaminek opadną w końcu z sił i spadną do roli średniaka. I tak też było, po czym przyszła przerwa w rozgrywkach i czas na odchłonięcie dla podopiecznych Diego Martineza. Po wszystkim Granada przegrała tylko 3 mecze z Realem Madryt, Villarrealem i Eibarem, jednak fenomenalna postawa w ostatnim spotkaniu z Atletikiem Bilbao dała im 7. miejsce. Przez przesunięcie finału Pucharu Króla na nieokreślony dzień, Andaluzyjczycy od razu zapewnili sobie udział w eliminacjach do Ligi Europy. AC Milan. Jedni Mediolańczycy walczyli, a raczej czołgali się do Mistrzostwa Włoch, a drudzy walczyli desperacko o Ligę Europy. Zdecydowanie lepiej na tym wyszli Rossoneri, którzy przez pierwszą część sezonu, a raczej tę część do marca po prostu grali swoje, czyli nic.
Byli średniakami, którzy nie zachwycali. Mieli najgorszy bilans bramkowy z pierwszej czternastki tabeli. Zajmowali siódme miejsce z realnymi szansami na wpuszczenie innej drużyny na tę lokatę dającą europejskie puchary. Ostatnie 12 meczów było fantastyczne dla drużyny Stefano Pioliego. Najwięcej zdobytych punktów razem z wcześniej wymienioną przez nas Atalantą, 0 porażek i z ujemnego bilansu bramek zrobiło się ich 17 na plusie. Bayern Monachium. Bayern za Hansiego Flicka jest jedną z najbardziej skutecznych drużyn w tym sezonie. Kovac szybko został zwolniony, Bawarczycy mieli ogromne problemy i wydawało się, że ich dominacja zostanie w końcu przerwana. Ostatecznie Bayern przejął były asystent Joachima Lewa i w tym roku straci tylko 2 punkty przez remis z Lipskiem. W Monachium odrodził się Müller, Lewandowski robił swoje, Davis, Kimmich, Alaba byli świetni na swoich pozycjach i po pandemii nikt nie mógł się nawet zbliżyć do Bawarczyków. Real Madrid. Mistrzostwo Hiszpanii po bardzo wyrównanym sezonie, do tego osiągnięte mimo znacznie gorszego stylu niż te ostatnie tytuły. Przed pandemią Real Zidana był niestabilny, miał spore problemy z regularnością. Wystarczy powiedzieć, że po zwycięstwie na Bernabeu nad Barceloną, królewscy tydzień później przegrali z zawodzącym w tym sezonie Realem Betis. Wtedy też przyszła pandemia i ponad 2-miesięczna przerwa w grze. Po niej Real nie przegrał żadnego meczu w lidze, a zremisował tylko jeden, dzięki czemu wykorzystywał potknięcia Barcelony. Tak, styl nie był zachwycający, ale najważniejsze było to, że na koniec wygrali 34. Mistrzostwo Kraju. I tak wygląda nasza lista najlepszych drużyn po przerwie spowodowanej pandemią. Brakuje Wam tu kogoś? Dajcie nam znać w komentarzach. Odwiedźcie też nasze social media oraz pozostałe kanały, do których linki macie w opisie filmu. Tak więc ja nazywam się Marcel Rutkowski z Just Culture Sports. Dziękuję Wam za oglądanie i słyszymy się już wkrótce.